Jestem Bartek, a to krótki vlog o tym, jak spaliłem głośnik. No widzicie, tak on teraz wygląda. Postawię go może. Nie wiem, czy to cokolwiek zmieni. To jest, jak widzicie, spalony całkowicie. Z tej strony jest chyba cały, nie wiem, czy to widać będzie. No dobra, sprawa wyglądała tak, że z nocy, z piątku na sobotę przyjechałem tutaj na działkę i było zimno. Chciałem rozpalić po prostu ogień w kominku. No i tak też zrobiłem. Rozpaliłem ten ogień, przyszli do mnie znajomi. No i dobra, coś tam się bawimy, gramy na Kinekcie. No i po prostu w nocy, znaczy w nocy, około 6 rano śpimy. No i tak czuję, coś jest nie tak. Jest strasznie dużo dymu. Zastanawiam się, o co może chodzić. Myślałem, że to po prostu ulatnia się dym z kominka, z tego drewna, co się pali. No dobra, otworzyłem okno, żeby to wszystko wywietrzało. A potem znów, dokładnie to samo, gdzieś ta sama sytuacja. Rano, około 10-11 przychodzi do mnie sąsiad. Coś tam się pyta, czy mi go nie podwiózł do sklepu. Ja mówię, że chyba nie jestem w stanie, żeby go zawozić do sklepu. No i mój brat Szymon woła mnie, mówi: Bartek, chodź tutaj, za źle to jest dymu. Ja mówię: wiem, że jest dym, no bo się z pieca ulatnia. Nie no, chodź tutaj stary, no bo ulatnia się, no bo jest strasznie dużo dymu. Dobra, już taki zdenerwowany, idę do niego, patrzymy. I w tym miejscu, włączę nawet flesza, po prostu żarzył się głośnik. Żarzył się. Mówię wam seryjnie. W środku, nie wiem, czy tam gdzie cokolwiek widać. Nie ma takich strat. O, tu coś tutaj widać. O, to było tam na górze. No i dobra. Tak to wygląda. Po prostu żarzył się ten głośnik, jak go wyniosłem, kurczę, z domu, żeby to po prostu zgasić, zalałem wodą. No i tak oto spaliłem głośnik, więc trochę przypał, bo był bardzo fajny. Ogólnie w pokoju miałem 7.1 surround dźwięk. W tamtym pokoju. Nie wiem, czy to będzie widać, nieważne. No i chyba to 7.1 już trochę gorzej będzie działać z tym głośnikiem. Dobra, to byłoby na tyle tego bardzo ciekawego vloga. Trzymajcie się, cześć!